Ostatnie dni były niebywale ważne zarówno dla obywateli całego kraju, jak i naszej lokalnej społeczności. Polacy pożegnali prezydenta Gdańska, a wąbrzeźnianie obchodzili rocznicę powrotu miasta do macierzy. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa w najnowszym wydaniu programu. Na świętej pamięci Pawła Adamowicza. Być może macie Państwo w domach zapiski, wspomnienia, listy. Dużo zdrowia, szczęścia i żeby długo żyli. 1 lutego o godzinie 17 w siedzibie biblioteki. W każdej chwili możecie Państwo do nas zadzwonić. Te tematy w wiadomościach. Szersza relacja z finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wąbrzeźnie to dzisiejsza propozycja programowa. A na początek serwisu informacyjnego zobaczmy wyniki konkursu NGO.